Dialogi młodych odbywają się raz w miesiącu. Zapraszani są specjalni goście. Między innymi ostatnio był ksiądz Piotr Pawłukiewicz, też znana postać głównie wśród studentów i ludzi młodych. Poprowadził bardzo ciekawy temat konferencji. Na y, obecnym spotkaniu będzie y, siostra y, Michaela Pawlik. Michaela Pawlik w wieku 29 lat wyjechała do Indii. Pomagała tam y, trendowatym, a także osobom potrzebującym pomocy. Nie znała żadnego języka, nawet y, angielskiego, dopiero ten język y, poznała tam na miejscu. Po powrocie z Indii y, została siostrą zakonną ze zgromadzenia sióstr Dominikanek. Teraz jeździ po Polsce, opowiada o wpływach sekt, hinduizmu i buddyzmu. W poprzedniej konferencji księdza Piotra Pawlukiewicza bardzo mi się spodobało. Jego taka bezpośredniość w mówieniu do ludzi młodych i nie, i nie tylko. Mam nadzieję, że to spotkanie, które będzie teraz prowadzone przez siostrę Michaele Pawlik będzie równie ciekawe. Bardzo chętnie przyjdę i wysłucham tego, co ma nam do powiedzenia o religiach Bliskiego Wschodu. A na deser wystąpi zespół muzyczny Arka z parafii świętego Maksymiliana Kolbe w Pabianicach. Zespół od pewnego czasu przygotowuje się do tego wydarzenia. Do zespołu należą uczniowie, jak i studenci. Pomimo dużej różnicy wieku dogadujemy się i tworzymy zgrany zespół.